Podejrzani są niewinni, dopóki sąd nie orzeknie ich winy. Osoby przesłuchiwane są w większości świadkami i nie popełniły żadnego przestępstwa. W dzisiejszym programie sprawa zabójstwa 5 kobiet, które mógł popełnić seryjny morderca. Całuję dzieci na dobranoc i modlę się o pomyślne rozwiązanie sprawy. Być może będą kolejne ofiary. W wyniku strzelaniny zginął mężczyzna. Ani na chwilę nie zapominamy, że śmierć czai się tuż za rogiem. Brukliński Wydział Zabójstw. Odcinek pierwszy. Śledztwo w sprawie zabójstwa to najtrudniejsze zadanie. Nie zawsze można liczyć na pomoc świadków. Nikt nie wie, kim jest denat. Często jedynym świadkiem zbrodni jest ofiara. Ludzie nie zabijają bez powodu. Zabójstwo jest wynikiem porachunków między zabójcą a ofiarą. Przedmiotem waśni są często pieniądze lub dziewczyna. Nasza praca męczy fizycznie i emocjonalnie. Pracując w nowojorskiej policji, a zwłaszcza na Brooklynie, spotykamy się z każdym rodzajem zbrodni. Jednak przekonanie, że nic już nas nie zaskoczy, byłoby niebezpieczne. Wykonujemy obowiązki. Jest tak jak na filmach. Sami wybraliśmy takie życie. Jakiś postęp? Porucznik Joe Heffernan ma pod sobą 30 oficerów śledczych z Brooklińskiego Wydziału Zabójstw. Pracują w najbardziej niebezpiecznych rejonach Nowego Jorku. Oto lista morderstw popełnionych w roku 2000. Od 1 do 13 stycznia mieliśmy 13 przypadków. Białe pola oznaczają sprawy nierozwiązane, czerwone zamknięte. W lutym mieliśmy 27 ofiar, a teraz pod koniec marca jest ich 30. Wykonujemy Bożą pracę. Naszym nadrzędnym celem jest postawić wszystkich zabójców przed sądem. Występujemy w imieniu ofiary. Nikt inny tego nie zrobi. Rodzina może ją opłakiwać i ofiarować nam pomoc w śledztwie. Tylko oni i my możemy zrobić cokolwiek. Reprezentujemy ofiary i ich rodziny. W 1991 roku mieliśmy 140 zabójstw. Jak dotąd to rekordowa liczba. W 96 było ich 128. Rozwiązana sprawa to coś, czego żaden z nas nigdy nie zapomni. Sloan, w czym mogę pomóc? Są już w drodze. Richie Sullivan i Pete Sloan są partnerami od 14 lat. Znalezienie samochodu to trudna sprawa. W okolicach 83 ulicy doszło do strzelaniny. Mamy postrzelonego na Jefferson Avenue. Nie wiemy, gdzie dokładnie leży ofiara. To nie pierwsza strzelanina na Jefferson Avenue. Miejmy nadzieję, że miejsce zbrodni jest zabezpieczone. Może są jacyś świadkowie. Robimy to od 14 lat. Mamy wprawę. Ofiara strzelaniny nie żyje. Tożsamość nieustalona. Ofiarą jest niezidentyfikowany czarny mężczyzna. Są eksperci od balistyki. Ile ma ran? 3 lub 4. Jedna z kul utkwiła w plecach. Jest tam szef? Słucham. Mamy ofiarę. Zaraz tam będę. Szef jest w drodze. To rewir gangów narkotykowych. Większość przestępstw popełnia się na tym tle. Może rozpozna pani ofiarę?
A jeśli to krewny lub znajomy? Nie znam go. Nie chcę na to patrzeć. Skąd pani wie, że go nie zna? Wiem. Nie ma innych świadków? Jeszcze nie. Sierżant Dennis Singleton przybywa na miejsce. Będzie nadzorował śledztwo. Dostał 4 lub 5 razy z broni 9 mm. Pewnie była awantura. Ktoś prawdopodobnie biegł. Ci ludzie mówią, że przez cały czas byli w domu. Jednak świadkowie twierdzą inaczej. Osoba z naprzeciwka widziała 3 mężczyzn stojących na schodach w chwili, gdy padły strzały. Jednym z nich był człowiek z dreadami. Ponoć to handlarz narkotyków, więc pewnie mamy go w aktach. Sprawdźcie broń. Przesłuchajmy 2 zatrzymanych. Możemy ich podpuścić, może powiedzą coś o 3. Zatrzymaliśmy tych mężczyzn pod wskazanym adresem. Sprawdzimy, co mają do powiedzenia. Policjanci muszą porównać zeznania obu zatrzymanych, by dowiedzieć się czegoś o człowieku zwanym Dreadem. Mamy kobietę, która widziała ofiarę w towarzystwie Latynosa i 3 innych mężczyzn. Człowiek z dreadami wyciągnął pistolet i zaczął strzelać. Jeden ze stojących na schodach wbiegł do budynku. Nie wiemy, kim był. Musimy najpierw ustalić tożsamości wszystkich osób i przesłuchać wszystkich świadków. Is like we said, he's going to be a witness. 1176 Jefferson Avenue. Roger, 25 lat, nosi dready. Kto siedzi przy komputerze? Dowiedzcie się o nim czegoś więcej. By poznać prawdę, policjanci muszą być stanowczy wobec świadków. Przyciśnijcie ich. Na razie żaden nie przyznaje, że był tam w czasie zajścia. Jestem pewien, że w jednym z tych pokoi siedzi ktoś, kto zna prawdę. Zanim padły strzały, siedzieliście w pokoju i słuchaliście muzyki. Ktoś wychodził? Wychodziliśmy obaj. Schodziliście po schodach? Tak. Czy ktoś wszedł do środka? Nie. Przed twoim domem zabito człowieka. Jak myślisz, dlaczego? Sam chciałbym wiedzieć. Co tam zaszło? Nie wiem. Rozmawialiśmy o tobie z 5 osobami. Mamy podstawy, by cię aresztować. Widziano cię na miejscu zbrodni. Stałeś z kimś na schodach. Gdy padły strzały, wbiegłeś do domu. Może to ty strzelałeś. Oglądałem mecz. Mieli wychodzić z pokoju, gdy usłyszeli strzały. Widział, żeby ktoś wbiegł do domu? Mówi, że nie. Albo zwyczajnie nie chce współpracować, albo coś ukrywa. Zabójca może być jego bratem. Sprowokuj go, mówiąc, że z nim rozmawiałeś. Kontynuujemy przesłuchanie. Czy Albert wychodził z domu? Nie. Skąd wiesz? Nie wiem. Może był na zewnątrz i wbiegł do domu? Nie, zobaczyłbym go. Jesteś pewien? Chcę ci oszczędzić kłopotów. Któryś z was kłamie. Mam nadzieję, że nie ty. Alberta tam nie było. To właśnie próbuję ustalić. Powiedz mi wszystko, co wiesz i widziałeś. Nie zgaduj. My się tym zajmiemy. Oni dobrze wiedzą, co tam zaszło. Z jakiegoś powodu nie chcą o tym mówić. Będziemy ich dalej przesłuchiwać. Im więcej świadków, tym lepiej. Koniec zabawy. Tam zabito człowieka. Jeśli nie będziesz współpracował, uznamy, że masz coś wspólnego z zabójstwem albo że to ty go dokonałeś. Staniesz przed sądem i gdy uznają cię za winnego, dostaniesz minimum 25 lat. Nie zobaczysz, jak dorastają twoje dzieci. Chcesz się chwilę nad tym zastanowić? Byłem na górze, oglądałem mecz w telewizji. Leżałem już w łóżku, a jak się położę, nie wstaję. Piwo przynosi mi żona.
Jest coś, czego nam jeszcze nie mówiłeś? Jeśli nie, to skończyliśmy. Pomyśl, żeby się nie okazało, że przeoczyłeś coś ważnego. Ukrywa coś i mówi bez przekonania. Musimy dać mu trochę czasu. W końcu pęknie i wyśpiewa, co wie. Nic z niego nie wyciągnęliśmy. Może wam się uda. Pogadaj z nim jeszcze. Zmień taktykę. Nie przerywamy przesłuchania. To będzie długa noc. Przyniosłem pączki i kawę. Komu bez cukru? Po kilku godzinach postęp jest niewielki. Nagle pojawia się nowy świadek. To ważne. Dziewczyna rozpoznała człowieka na zdjęciu. Mówi, że ten z dreadami to Chela. Jaka dziewczyna? Narzeczona ofiary. Weszła do biura, gdzie leżały zdjęcia. Od razu wskazała znajomego. Przecież nie znamy danych ofiary. Skąd wiesz, że to jego narzeczona? Myślałem, że to ustalone. To John Williams. Bardzo za nim tęsknię. Miał na imię John. Mówiłam na niego tatuś. Rozpoznała mężczyznę o imieniu Chela. Widziała zabitego. Zidentyfikowała zwłoki. To nasz szef. Chcemy panią o coś spytać. Jak długo John znał tego człowieka? Około 2 lat. Byli przyjaciółmi. John pożyczył mu samochód, ale Chela go rozbił i zwlekał z oddaniem pieniędzy. John co tydzień prosił o ich zwrot. Chela był mu winny $3,000. Chodziła pani tam z Johnem? Tak. Była pani u niego? Nie, spotykaliśmy się w okolicy. Poznała pani jakichś jego znajomych? Tak, poznałam kilku latem. Masz braci? Jednego. Jak się nazywa? Roger. Nazwisko. Używa kilku imion? Kilku. Jakich? Nie wiem. Ma ich kilka, a ty nie znasz żadnego. Chcesz, żebym w to uwierzył? Mówią na niego Chela. Dziewczyna twierdzi, że John Williams i Chela mieli porachunki. Latem Chela pożyczył od ofiary samochód, który rozbił. Miał spłacać po $100 miesięcznie, ale tego nie zrobił. Kto jeszcze tam był? Bądź z nami szczery. Jeśli rzeczywiście nie masz z tym nic wspólnego, współpracuj. Pomyśl o swoich dzieciach i zrób to dla ich dobra. Kto jeszcze tam był? Nie wiem, kto strzelał. Był tam jeszcze Chela. Kim jest Chela? To brat Alberta. Trzymają razem? Mam kłopoty? Nie, mogłeś od razu o nim powiedzieć. Zaoszczędziłbyś nam sporo czasu. Chcemy pomóc tobie i twojej rodzinie. Trzeba wiedzieć, jak rozmawiać z takimi jak oni. W końcu powiedzą wszystko, mimo że tego nie chcą. Wolę myśleć, że robią to z poczucia winy. Pod jego domem zabito człowieka, a on coś o tym wie. Jeśli to zatai, będzie dręczyło go sumienie. Wiem, że to dla pani ciężkie chwile, ale musimy znaleźć zabójcę. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby go ująć. Proszę uzbroić się w cierpliwość. Zadzwonię do prokuratora okręgowego. John wiedział, że coś się święci. Prosił, żeby została pani w domu? Tak.
Musi być pani silna. Proszę to zrobić dla Johna. Proszę tu poczekać. Doceniamy pani pomoc. Wiem, że wolałaby pani pójść już do domu i że bardzo pani cierpi. Potrzebuję 10 kolorowych fotografii tego człowieka. Znamy już jego nazwisko. Jest notowany. Kilkakrotnie zatrzymano go w związku z marihuaną. Identyfikacja podejrzanego to już duży postęp. Najczęściej jest to najtrudniejsze zadanie. Teraz wystarczy go aresztować. Czeka nas jutro mnóstwo pracy. Zaczynamy o świcie. Można się tylko domyślać, dlaczego to zrobił. Miejmy nadzieję, że jutro będzie po wszystkim. Zabiłem go, bo nie podobało mi się, jak patrzył na matkę mojej dziewczyny. Niestety, tego typu historii znamy miliony. Kolejny ciężki dzień w pracy. Z roku na rok jest coraz gorzej. Często zostajemy po godzinach. Niekiedy nie ma mnie w domu po 3-4 dni. Gdy śledztwo jest w toku, nie ma kiedy dobrze się wyspać. Najbardziej cierpi na tym życie rodzinne. Poranek spędzony z żoną i dziećmi to dla mnie święto. Ale sam wybrałem tę pracę. Chcę być dobry w tym, co robię. Biuro to mój drugi dom. To smutne, ale sprawy takie jak ta są dla nas chlebem powszednim. Kłótnie o pieniądze często kończą się w ten sposób. Kolejna bezsensowna śmierć. Każdy może kupić broń na ulicy. Ta dzielnica nie należy do bezpiecznych. Najpierw kawa i bierzemy się do pracy. Dwóch świadków zidentyfikowało zabójcę. Wygląda na to, że zeszłej nocy zadzwonił on do ofiary i zaproponował spotkanie w celu uregulowania długu. Mężczyźni umówili się na ulicy. Wywiązała się między nimi kłótnia. Jeden ze świadków powtórzył nam słowa mordercy. Brzmiały one: powinienem cię zastrzelić. Rozmawiałeś z prokuratorem? Tak. To nie pierwszy jego konflikt z prawem. 7 razy aresztowano go za handel marihuaną, raz za kradzież i raz za napaść. Wszystko się zgadza? Ktoś, kto potrafi z zimną krwią zabić człowieka, któremu jest winien pieniądze, musi być na wskroś zły. Jak można odebrać komuś życie z takiego powodu? Na świecie jest dużo zła. Nie ma wystarczająco dobrych powodów, by kogoś zabić. Ludzie są zdolni do strasznych czynów. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego postępku. Zabił z premedytacją. Zanim zostałem gliną, miałem liberalne poglądy. Słuchałem hipisowskiej muzyki. Teraz moi znajomi zarzucają mi brak tolerancji i konserwatyzm. Jestem realistą. Widzę, do czego zdolni są ludzie. Moja żona i dzieci nie do końca mnie rozumieją, ale nie widzą na co dzień tego, co ja. Richie i Pete współpracują z oficerem śledczym, Chrisem Monzertem. Znają tożsamość zabójcy. Mamy kilka adresów, pod którymi może przebywać podejrzany lub gdzie możemy uzyskać jakieś informacje. Jedziemy na Putnam Avenue. To tam, gdzie widzieli go świadkowie. Tam też zarabia, sprzedając narkotyki. Liczymy na to, że w końcu się pojawi. Pobawimy się w kotka i myszkę, żeby go wyczuć. Patrzcie, czy to on? Nie. Zastałem pańską matkę? On tu mieszka? Nie pozwoliłabym na to. W zeszłym roku czasem tu bywał, ale zwracał na siebie za dużo uwagi, handlując marihuaną. Sprzedawał tutaj w domu? Wychodził na zewnątrz. Coś kombinował z kolegami, więc kazała mu się wynosić.
Kiedy ostatnio go pani widziała? W poniedziałek. Przychodził tu handlować? Widziałem go na rogu Central Avenue. Proszę nas powiadomić, jeśli znów go zobaczycie. Trzymał towar w domu matki. Gdy się zorientowała, wyrzuciła go. Nie było go tu od dawna. Może dopisze nam szczęście i wpadniemy na niego. Polowanie trwa. Wydział Zabójstw wznawia śledztwo w jednej z najbardziej skomplikowanych spraw. Szukamy seryjnego dusiciela. Sprawa ciągnie się od roku. Zabójstwa przypisuje się jednemu sprawcy. Obydwa przypadki z 90. ulicy przypominają ten pierwszy z 79. Przy czwartej ofierze nie znaleziono DNA zabójcy. Piąta była dziewczyna znaleziona pod mostem. Wznawiamy dochodzenie. Zapoznajcie się z treścią tych akt. Udźwigniesz to sam? Pierwszą ofiarę znaleziono na dachu. Śmierć nastąpiła przez uduszenie. Po niedługim czasie również na dachu znaleziono kolejną uduszoną dziewczynę. Vivian Caraballo leżała na dachu własnego domu. Gdy dotarliśmy na miejsce, podwórko było pełne dzieci. Krzyczały, że na dachu leży ciało. Widok był szokujący. Nie mieści mi się w głowie, jak i dlaczego można zrobić coś tak strasznego. Niebawem znaleziono kolejną ofiarę. Była naga od pasa w dół i tak jak poprzednie również leżała na dachu. Wszystkie zostały uduszone w taki sam sposób, a wokół szyi miały sznurówkę. To pozwala twierdzić, że sprawcą wszystkich zbrodni jest ta sama osoba. Gdy mamy do czynienia z domniemanym seryjnym zabójcą, zachodzi obawa, że znów ktoś zginie. There's a possibility that he could do it again. Miała na sobie odciski jego palców? Katrina Niles. To jedyny przypadek, gdzie badania DNA nic nie wykazały. Połączyliśmy go z innymi na podstawie modus operandi. W trakcie śledztwa w sprawie tych czterech zabójstw zginęła kolejna dziewczyna. Ofiarę znaleziono pod mostem Williamsburg. Udało się określić płeć ofiary, choć ciało było już w stanie zaawansowanego rozkładu. Teraz staramy się ustalić jej dane osobowe. Sposób, w jaki dokonano zabójstwa, był taki sam jak w poprzednich przypadkach. Ofiara miała tak samo związane ręce i nogi. Tym razem brakowało sznurówki. To jego znak rozpoznawczy. Zostawił sznurówkę przy trzech lub czterech ofiarach. Nie wiem, czy zostawia je celowo. Wyszliśmy z takiego założenia. Być może są one wyłącznie narzędziem zbrodni, lecz mogą służyć mu za wizytówkę. I tę zagadkę chcecie rozsupłać. Wszystkie przypadki łączy wiele podobieństw. To były prostytutki. Wszystkie przed śmiercią uprawiały seks. Zabójca może być jeden. Może mamy do czynienia z jakąś obsesją. Całuję dzieci na dobranoc i modlę się o pomyślne rozwiązanie sprawy. Morderca na swój pokrętny sposób bawi się z nami w chowanego. Mówi, no dalej, znajdźcie mnie. Ta gra toczy się między nim a policją. Gdy giną ludzie, sprawa robi się poważna. Gdzie jedziemy, Chris? Pitkin czy Mother Gaston? Zawróćmy. Czy to tam? Dzień dobry, jestem z policji. Wie pan, co się stało? Zastrzelono kogoś na Jefferson Avenue. Korzysta z usług Natasha Car Service. Nie rozpoznał go. Albo nie chciał go rozpoznać. Może odwiedzimy jego byłą żonę? Dobry pomysł. Roger ma kłopoty.
Dzwonił wczoraj. Był zmartwiony? Nie. Jaki jest numer pani telefonu? Zadzwonię, zamiast znów panią niepokoić. Niczego się od niej nie dowiedzieliśmy. Normalne, że go kryje. Do tego trzeba trochę szczęścia. Kto wie, czy nie siedział w knajpie, którą minęliśmy. Wiemy, że dzwonił. Wiemy też, która była mniej więcej godzina. Poszukajmy jakichś nowych adresów do sprawdzenia. Heffernan z Wydziału Zabójstw. Świetnie wyglądasz, Richie. Richie odbiera dzisiaj nagrodę specjalną za pomoc w ujęciu seryjnego mordercy i złodzieja znanego jako Spider-Man. Sprawa pozostawała otwarta, dopóki Richie Sullivan nie wyciągnął z aresztowanego zeznań. Uważam, że do twarzy mu w niebieskim mundurze. Wygląda świetnie. Chłopaki z naszego wydziału prezentują się wspaniale. Patrzcie tylko na krawat Richiego. Mucha nie siada. Śledczy z Brooklynu ruszają na Manhattan. Rzadko tam bywamy. Pokażemy, na co nas stać. Nie miałem policjantów w rodzinie, ani nie znałem żadnego w dzieciństwie. Złożyłem przysięgę, mając 20 lat. Ta praca otworzyła mi oczy na wiele spraw. A więc to są twoje dzieci. Anna, Joseph i Mary. A to kto? Patrick. Powiedz cześć. Codziennie oglądam tę brzydszą stronę rzeczywistości. Chcę, żeby moje dzieci wiedziały, jaki jest świat, ale jednocześnie nie bały się go. Wolałbym, żeby nie szły w moje ślady. Ojcze Niebieski, pobłogosław to spotkanie i ludzi, których wysiłki i poświęcenie pozwoliły ująć sprawcę ohydnych zbrodni i postawić go przed sądem. Składamy im dzisiaj dzięki. Nagrodę Centuriona otrzymują sierżant Richard Lapera i sierżant Richard Sullivan. Dziękuję, szefie. Nie ma gorszej rzeczy niż odebranie drugiemu człowiekowi życia. Dlatego cieszę się, ilekroć morderca zostaje aresztowany. Równie ważna jest opieka nad rodzinami ofiar zabójstw. Moja praca daje mi wielką satysfakcję. Moja rodzina również ją docenia. Ta praca jest warta naszego poświęcenia. Bądź grzeczny. Brooklyn to świetne miejsce. Latem tyle się tu dzieje. Nigdzie nie pracowało mi się lepiej niż na Brooklynie. Lubię tę dzielnicę. Zidentyfikowaliśmy sprawcę i obserwujemy miejsce, gdzie handluje narkotykami. Oby nie ściął dreadów, bo trudno będzie go rozpoznać. Podejrzany był wielokrotnie aresztowany w tej okolicy w związku ze sprzedażą narkotyków. Świadkowie twierdzą, że często można go tu spotkać. Jednak ani śladu po nim. Nic się tu dzisiaj nie dzieje. Richie i Pete mają kolejny trop. Wykaz połączeń z telefonu byłej żony podejrzanego. Mówi, że rozmawiała z nim tamtego wieczoru przez telefon. Nie mamy podstaw, by twierdzić, że kłamie. Sprawdzimy, skąd dzwonił. Nie wiadomo, czy nas to gdzieś zaprowadzi, ale trzeba sprawdzić każdy trop. Czasem rozwiązanie pojawia się nagle. Terry Marnane i Danny Carmosin z Wydziału Zabójstw czekają na ewentualne pojawienie się podejrzanego. Jak leci? Każdy początkujący detektyw musi nauczyć się cierpliwości. Takie sprawy prowadzi się powoli, krok po kroku. Potrzeba ostrożności i uwagi. Mieliśmy telefon. Dredd jest na Putnam.
Właśnie tędy przejechaliśmy. Ponoć odbiera pieniądze. Pierwszy raz pracuję z Dennym. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulic Central i Putnam. Czekajcie tam, damy znać, jak coś się wydarzy. Wszyscy są na stanowiskach, jesteśmy w kontakcie. Zatrzymamy każdego, kto wyjdzie z tamtego domu. Jest ciemno i z daleka niewiele widać. Możemy go nie rozpoznać. Czekamy. W filmach złapanie przestępcy to kwestia godziny, później jest trochę papierkowej roboty i policjanci wracają do domu. To nieprawda. Na filmach nie ma papierkowej roboty. Dzwonił do Jackie z komórki. To na pewno on. Mówi Pete Sloan. Wygląda na to, że dzwonił do byłej żony z komórki. Okej, boss. Używa komórki, więc szybko go namierzymy. Jest samochód. Nie wiem, czy to ten dom. Niech zatrzymają tego kierowcę. Taksówka odjeżdża odbiór. Są na rogu. Jedziemy za Lincolnem. Zatrzymajcie go. Z tyłu ktoś siedzi. Zostajemy na miejscu. Proszę zgasić silnik. Wysiąść i pokazać dokumenty. Co się dzieje? Sprawdzamy go. To nie on. Wracamy na ruch Central i Putnam. Możemy tak czekać 7 lub 8 godzin. Plecy bolą od siedzenia. Czasem podejrzany wcale się nie zjawia. Leroy, jesteś tam? Obudź się. Słucham cię, Chris. Poczekamy do 3 i jedziemy. Boję się, że przysnę i go przegapię. Wam już się wymknął. Teraz może być dosłownie wszędzie. Myślę, że Chris przerwie akcję. Spotkamy się w biurze. Dzisiaj już nic z tego nie będzie. Nie mieliśmy szczęścia, ale to nie znaczy, że go nie złapiemy. Siłą rzeczy będziemy musieli na siebie wpaść. Nazajutrz. Pojawia się szansa. Ktoś widział Dredda w Bronxie. Jak leci, Chris? Gdzie jesteście? Tylko wy dwaj? Zaraz tam będziemy. Jedziemy na 140 ulicę. Dowiedzieliśmy się, że mężczyzna, którego szukamy w sprawie o zabójstwo na Jefferson Avenue, przebywa tam w czyimś mieszkaniu. Jeśli to prawda, myślę, że dzisiaj go przymkniemy. Jest was dwóch? Zaraz dołączą do was narkotykowi. Porucznik Heffernan, w czym mogę pomóc? To Rich Sullivan. Wiemy, gdzie jest podejrzany o morderstwo na Jefferson. Obserwujemy miejsce i czekamy, aż coś zacznie się dziać. Informujcie mnie na bieżąco. Dobra robota. Dzwonił Richie. Mają nowe informacje o człowieku z dreadami. Podobno ukrywa się gdzieś w Bronxie. Dlaczego wrzuciłeś wsteczny? Widzisz coś? Odwróć się. Głowa w drugą stronę. Robin, gdzie mieszkasz? Tam. Spytam ostatni raz. Jak się nazywasz? Albert i co dalej? Albert Daly? Wsiadaj do samochodu. Masz pączki? Świeże. Ty go zauważyłeś? Widziałem wypadek samochodowy i zawracając zauważyłem faceta z dreadami. Wyglądał jak podejrzany. Gdy się zbliżył, spojrzał na nas. Gratulacje. Dzięki Bogu złapaliście go. Zabierzcie go stąd. Nie potrzebujemy takich na Bronxie.
Mieszkańcy Bronxu to dobrzy ludzie. Dzwonią na policję. Będzie kręcił, zobaczycie. Na początku uda zaskoczonego i powie, że to nie on. Powie, że to tamten chciał go zabić. Powie, tego wieczoru byłem w kościele, nigdy w życiu nie byłem na Cornelia Street. Gdzie to jest? Na Brooklynie? Bardzo lubię Brooklyn. Tutejsze kobiety, sport. Wiele się tu zmieniło. Jest czyściej. Dzielnicę odwiedzają piękni ludzie. Co prawda niedawno grasował tu seryjny morderca, zabijał dziewczyny na dachach. Jeszcze go nie złapali. Porucznik Heffernan, Luis Martinez i Ginny Valentin szukają wskazówek w miejscu, gdzie znaleziono pierwszą ofiarę. Trudno mi uwierzyć, by ktokolwiek mógł tu wejść i wyjść niezauważony. Na takich dachach pali się krak i uprawia seks. Ostatnim razem, gdy tu byłem, wszędzie leżały opakowania po kraku. Było ich mnóstwo. Pełno tu prezerwatyw. Spójrzcie na to. Myślę, że dlatego dziewczyna przyszła na dach. Nie wiedziała, że skończy, jak skończyła. Tutaj leżała. Be Nice to pseudonim jej brata. Cała klatka jest w jego podpisach, faktycznie. Leżała twarzą w dół. Na głowie miała torbę. Jej matka wpadła w histerię, płakała i krzyczała. To było straszne, kobieta załamała się. Mieszka w budynku dołączonym do tego. Tak, szefie? Żaden z mieszkańców nie widział, by ktoś obcy wchodził po schodach? Nikt niczego nie słyszał. Byliśmy tu już wcześniej i pytaliśmy. Pukaliśmy do wszystkich drzwi. To się wydarzyło w sierpniu o godzinie 16:30. O tej porze wszędzie pełno ludzi. Zaraz zacznie się przesłuchanie mężczyzny z dreadami. Zadamy mu kilka pytań i zobaczymy, czy chce współpracować. Jeśli nie, zmienicie nas i potrząśniecie nim. Jesteś gotów? To mój partner, detektyw Mooney. Porozmawiajmy o tym, co zaszło przed domem twojej matki. Nie było mnie tam. Ona twierdzi inaczej. Mówię prawdę. Twój brat również cię tam widział i twoja siostra. Zastrzelono człowieka. Są przeciwko tobie niezbite dowody. Jesteś tu z konkretnego powodu. Im wcześniej zdasz sobie z tego sprawę, tym lepiej. Ja tego nie zrobiłem. Wiesz, co się stało? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Mam to gdzieś. Nie mam z tym nic wspólnego. Owszem, sprzedawałem marihuanę, ale nic poza tym. Nie tykam twardych narkotyków. Twoja rodzina będzie zeznawać. Są na ciebie źli za to, co się stało. Kilka osób widziało, jak kłóciłeś się z jakimś człowiekiem. Często się z kimś kłócę. Mowa o konkretnej sytuacji. Spotkałeś się wtedy z Latynosem i z Johnem, który nie żyje. Miałeś z nim napinku, bo nie chciałeś oddać mu długu. Przeszkadzał ci. Czeka cię od 25 lat do dożywocia. Świadków jest wielu. Widzieli, jak kłóciliście się, a potem padły strzały. To nie ja. A kto? Chcę prawnika. Nie zabiłem nikogo. Handlowałem trawką.
Mówi, że od miesięcy nie przychodził pod dom matki. Myśli, że jak się wszystkiego wyprze, to damy mu spokój. Wezwiemy świadków, a potem prokuratora. Może uda się nam wyciągnąć z niego prawdę. Świadkowie go pogrążą. Znają go i wiedzą, do czego jest zdolny. Uwierz mi, że znamy się na tej robocie. Macie świadków? Wielu. To jeszcze nic nie znaczy. Myśl, co chcesz. Pamiętaj tylko, że ten dzień zmieni całe twoje życie. Ta sprawa jest rozwiązana. Najgorsze, że cierpią niewinni ludzie, czyli rodzina sprawcy. Strasznie wysoko. To jej brat. Gra w baseball. Robił to w chwili jej śmierci. Jest jej rodzina. Chodźmy się przywitać. Później porozmawiamy. Nie może powstrzymać łez. Powiedz, że się staramy. Już to zrobiłam. To bardzo przykre. Występujemy w interesie ofiary, nieważne kim była. Najtrudniejsze są jednak kontakty z rodziną. Oni chcą odpowiedzi, a my na razie nie potrafimy ich udzielić. Badamy wszelkiego rodzaju ślady mogące naprowadzić nas na trop mordercy. Myślę, że ktoś ma cenne dla nas informacje, lecz z jakiegoś powodu nie chce ich ujawnić. Serce mi pęka, gdy widzę ciężką pracę detektywów i brak rezultatów. Ta sprawa pochłonęła już mnóstwo czasu i wysiłku. Od jej rozpoczęcia minął rok, a my nie posunęliśmy się naprzód. W sierpniu 99 roku tkwiliśmy mniej więcej w tym samym punkcie. Robimy, co możemy. Wciąż wierzymy, że rozwiążemy tę zagadkę. Klucz do niej jest gdzieś na tym dachu. To Roger, ten od strzelaniny na schodach. Zmienił wygląd? Wygląda jak na zdjęciu. Ma dredy? Tak, poprosił o prawnika. Czekamy na świadków. Będzie konfrontacja. Świadkowie go znają? Tak, wszyscy. W zasadzie to już koniec. Witajcie w Brooklyńskim Wydziale Zabójstw. Pracuję tu od 18 lat. Widziałem wiele bezsensownych śmierci. Oto jeszcze jedna. Byłbym szczęśliwy, gdybym zamknął wszystkie 64 sprawy. Jednak wystarczy, że zamknę jedną, a już wyskakują następne. Falcone, Wydział Zabójstw. Jako policjanci obserwujemy całkowity brak szacunku dla ludzkiego życia. Codzienność przypomina nam, że śmierć nikogo nie oszczędzi. Pamiętając o tym, staram się najlepiej, jak potrafię, wykorzystać dany mi czas. Cieszę się rodziną i chcę, by każdy dzień był wyjątkowy. Właśnie dostaliśmy wezwanie. W śmieciach znaleziono płód. Mówi Pete Sloan z Wydziału Zabójstw. Mamy martwe dziecko. Jest w kartonie. Oto zdjęcia. Kto włożył ciało do pudełka? Pracownicy. Więc pudełko jest spoza miejsca zbrodni. Zrobienie zdjęć to część procedury. Zabójstwa dzieci są szczególnie trudne. Staramy się skupić na rutynowym postępowaniu, by nie dopuścić do siebie frustracji.
Ciąg dalszy tej sprawy w kolejnym programie. Kto i dlaczego popełnił tak ohydny czyn? Ta sprawa nie daje mi spokoju. Już niebawem trwa poszukiwanie seryjnego dusiciela. Detektyw Louis Savarys wszczyna kolejne dochodzenie. Mężczyzna z dreadami został oskarżony o morderstwo drugiego stopnia. Przebywa w więzieniu, czekając